Dzisiaj się będzie odbywała kolejna sesja Rady Seniorów Miasta Gdańska. To już 8. sesja. Dzisiaj będziemy rozmawiali o budżecie, projekcie budżetu na 2020 rok, gdzie mamy swoje uwagi. Będziemy rozmawiali o gospodarce odpadami. Mamy swoje propozycje i do rządu, i do pani prezydent, co powinniśmy w Gdańsku robić i w Polsce w tej sprawie. I podsumujemy rok naszej kadencji, bo już rok funkcjonuje Rada Seniorów Miasta Gdańska. W Polsce jest ponad 400 rad seniorów. My od roku jesteśmy. Nadajemy kierunek, staramy się wytyczać pewne kierunki, tak jak Rada Miasta Gdańska wytycza kierunek działalności w całym mieście. To my staramy się pokazywać, co powinniśmy robić jako organizacje senioralne, a więc organizacje pozarządowe, ale też wszystkie inne organizacje, które działają na rzecz seniorów w Gdańsku. I staramy się to realizować.